Jej ojciec nie może sobie nam tego wybaczyć. Słuchaj, Otello. To, czy jesteśmy tacy, czy inni, zależy jedynie od nas samych. Nasze ciało jest ogrodem. Ogrodnikiem zaś jest nasza wola. Czy jest ona zła, czy dobra, też zależy to od nas. Czy jest stalowa, czy bezwolna, od nas samych. Czy jest zdolna uprawiać ogród? Zazwyczaj zależy od nas. Od nas przez to zależy stan ogrodu, jego kondycja od kondycji naszej. Od zmysłów, popędu, rozumu nasze ciało zależy. Dzięki nim, a czasami przez nie, kwitnie albo obumiera. Wszystko plącze się tutaj, uzupełnia, uzależnia, współgra. Czasem zderza się w konflikcie. Trzeba tu ufać instynktom, ale nie bezgranicznie. Trzeba rozwijać wyobraźnię, ale przy tym także świadomość. Tak człowiek szkoli się na ogrodnika. Ogrodnik na fachowca. Fachowiec na mistrza. Mistrz natomiast wie, co znaczy człowiek. Co znaczy to, co ludzkie. Wie, czy do czego, po co miłość. Wie, do czego miłość służy. Kiedy jej pora. Kiedy ma zakwitnąć. Kiedy ulec pod sekatorem świadomości. Jeśli ci się przydarzyła, bądź na nią gotowy. Bądź gotowy też na wiele więcej. Wspominałeś jeszcze komuś o swojej miłości? Nasz przyjaciel Casio był wtajemniczony. Casio? Co chcesz powiedzieć? Nic. Więcej nic. Nic złego. O czym myślisz? Nic takiego, nie wiedziałem, że się w tym znali. Casio był przyjacielem naszych sekretów. Naprawdę? Naprawdę. To uczciwy człowiek. Uczciwy. Thank you.
własnymi myślami, hmm? Jeśli wiesz, o czym myślisz, to powiedz. Cenisz naszą przyjaźń? Masz wątpliwości? Nie miej. Jesteś przyjacielem. Taki pozostań. Masz nad tym kontrolę. Także. Jesteś szczery. Taki bądź, ale szczery, bez niedomówień, kłamstw, tajemnic. Milczenie nie zawsze utwierdza w przyjaźni. Czasami pod milczeniem nieprzyjaciel się kryje. Pod pozorem braku słów. Cassio zazwyczaj wiele mówi. Czasami milczy, ale jest uczciwy. Ludzie powinni być tym, czym się wydają. Tak mi się zdaje. Ty mówisz, czy przemilczasz jakąś prawdę? Myśl na głos. Jeśli przeklniesz słowem, na pewno nie obrazisz. Jeśli wiesz więcej, mów. Jeśli nie chcesz, wiedz, że warto. Słucham cię. Słucham. Wybacz. Życzę wam 100 lat miłości, wierności, zrozumienia. Chociaż jednak trudno wyobrazić sobie szczęście jedności, złożonej jedności. Nie twojga, trojga, ale milionów na tej ziemi i w tym kraju. Wybacz prawdzie, że prawdziwa, ale kiedy odrzuca się tych, którzy wierzą w jedność stanu, rasy, przeznaczenia, które podpowiada natura, wtedy odrzucający musi liczyć się także z odrzuceniem. Obawy, upodobania, wola społeczna kierują naszą wolą. Pomagają jej. Nie rozumiem cię. Słyszę cię, ale rozumiem. Chcę zobaczyć, jeśli nie mogę usłyszeć. Pokaż to, czego nie zauważam. Tego nie zobaczysz. Nie znajdziesz. Tego już nie ma. Prezenty bywają niespodzianką, czasem raz jeszcze. Jeśli są, widzisz je. Jeśli znikają, możesz zobaczyć zamiast nich puste po nich miejsce.